Halo, halo, rozpocznij nagrywanie, odcinek 10, nagrywa się. Także witam was, moi drodzy, w kolejnym 10 odcinku z serii LEGO Technic Formuła E Porsche 99X Electric. Skończyliśmy, słuchajcie, na stronie 94, ostatni krok, 110 krok. Także mamy tu już tutaj taki poskładaną jakąś taką pierdółkę, no i teraz tak, potrzebujemy, słuchajcie, klocka, który spod spodu ma numer 22, patrzę, rzeczywiście tu jest cyfra 22. Także sobie to zamocujemy. Tutaj tak. I potrzebujemy tutaj naklejki 25. Naklejka numer 25. Ostatnia duża naklejka. No i teraz się to postarajmy tylko przykleić tak w miarę. Okej. Dobra, myślę, że będzie w porządku. I teraz tak. To mamy. I następnie potrzebna jest zaś takie coś. Takie coś. Znowu coś takiego. I coś takiego. Także dobra. Tak jest coś. O. I taki coś, dobra. I tak, następnie to idzie. A, czekajcie, nie, zaraz. To mam wsunąć tu i tu. A teraz dopiero to idzie na to. Okej. Teraz, to była strona 95. Teraz 96, no i zajmujemy się już montażem błotnika. Czyli dobra, do tego potrzebny nam będzie jeden taki element. To coś. Zaś jeden taki i jeden taki właśnie czarny z tym tym. No i dobra. To idzie tak. Coś takiego. To idzie tutaj tak. A to idzie tutaj tak. Także dobra, mamy coś tutaj, coś takiego. Tutaj mamy coś takiego i tutaj mamy coś takiego. W porządku. Następnie znowu potrzebny jest ten element. I zaś dwa takie te. Masakra. Ile tych jest, nie? To mamy coś takiego. No i coś takiego. Czyli tak i tak. To ma być tak i to ma być tak. I teraz, jeżeli to jest tak. To jak to ma być tak wpięte? Aha, w ten sposób, dobra. Zaś wyobraźnia przestrzenna nie działa.
To ma być tak, dobra. Coś takiego. Następnie bierzemy sobie błotnik. Potrzebne jest coś takiego. Błotnik jest obrócony w tę stronę. I tu jest coś takiego. Pyk. W ogóle sobie go może jeszcze tutaj zamontujmy. Pyk i pyk. No i słuchajcie, dobra wiadomość jest, słuchajcie, już taka. W sumie słuchajcie, i tak samo więcej jest git. Aha, dobra. Dobra wiadomość, słuchajcie, jest taka, że już mamy ostatnie naklejki. Ostatnie dwie naklejki, słuchajcie, klejemy na ten błotnik. Nie, to znaczy się jeszcze nie. Bo, aha, zapomniałem, że jest jeszcze naklejka 16, no ale to są już, słuchajcie, ostatnie trzy naklejki, także nie ma źle. Także tu sobie przykleimy naklejkę 23. Tak jak mamy wycięcie w klocku, według klocka, więc tu się raczej nie będzie szło pomylić. Chociaż trochę krzywo. Myślę, że tak powinno być ok. To była naklejka 23 z tej strony. Ta. I tutaj 24 z logiem Pumy. 24. Ok. Dwadzieścia cztery. Coś takiego. I tutaj coś takiego. Tu jest logo Pumy. I tutaj jest coś takiego. Myślę, że nie ma źle. Może i troszeczkę krzywo są naklejone, ale dobre by jest. No i teraz tak. Potrzebny zaś jest kolejny taki ten czarny ten. I coś takiego. Coś takiego i coś takiego. Pyk. To teraz wchodzi tutaj. I teraz tak. Bierzemy sobie to. Tak, mamy ten błotnik. To teraz. To ma iść tu chyba, nie? Tak. I tak. Następnie to się opuszcza. No dobra. Czyli jest 97, 98. To sobie puszczamy tutaj. Teraz znowu jednego takiego używamy, żeby to przychwycić. Tutaj tak i tak. No nie wypychaj się, tylko... Kurde...
No wepchaj się w ten klocek, no, dobra. Siadło. Coś mi się wydaje, że po złożeniu tego zestawu będą mnie mocno boleć palce od wciskania tych, kurde, tych łączeń. Następnie potrzebna zaś jest taka rolka z tej taśmy. Zaś coś takiego. I czekajcie. Ta rolka z tej taśmy tutaj idzie na górę. A to idzie tak. Coś takiego. No i tutaj kolejność montażu jest taka. Znowu sobie bierzemy rolkę z tej taśmy, którą tym razem zakładamy, słuchajcie, od tej strony na ten taki brązowy kijek, a następnie całość łączymy teraz tutaj tak i tutaj tak. O, wszystko ładnie nam weszło. Tutaj wszystko gra. I też jest wszystko ok. To jest ok. No i teraz jak tak spojrzycie sobie. Ta macha jeszcze oczywiście będzie nieco wyżej. No ale jak tak już spojrzycie sobie na to, to już tak Formuła 1 nie przypomina, nie? Już ten przód już tutaj wygląda zupełnie inaczej. Da, macha jest tutaj uniesiona cały czas. Te błotniki już mamy tutaj z przodu założone. To była strona 99. Teraz słuchajcie, mamy stronę setną, krok 123. No i do tego też potrzebujemy tak. Potrzebny jest jeden taki element, jeden taki element, jeden zaś taki ten. Łącznik, no już te elementy zaczynają znikać na szczęście. I tu jest jeden taki, jeden taki, jeden taki. I coś, co ma spod spodu numer 21. No i to się zgadza. Także dobra, mamy to. To jest coś takiego, coś takiego. Tu jest coś takiego, a następnie na to przychodzi coś takiego i tutaj spod spodu zaś ten taki łącznik, nie? Dobra. No i słuchajcie, tu już jest już uwaga. Ostatnia naklejka z numerem 16. Mobil 99X Electric. Tak więc. To już słuchajcie, koniec z naklejkami. Dobra, jest, zatwierdzamy. I tutaj teraz na tą drugą stronę. Tutaj tak. A następnie, no i właśnie, to wam pokażę lepiej na tym przykładzie. Widzicie, mamy tutaj taki latający element, nie? No i tutaj wrażacie sobie go pod spód, właśnie pod ten. A następnie później z pomocą tego brązowego klocka łączycie to tutaj od spodu, nie? Także dosyć sprytnie to rozwiązali.
Także jest w porządku, wszystko siedzi. I teraz mamy stronę 101. To była strona 101, to teraz mamy jak stronę 102. Potrzebujemy dwóch takich łączników. Znowu te łączniki. I montujemy je tutaj obok tego niebieskiego i... A czegoś mi tutaj nie brakło? Ej, czegoś tu mi brakło. Takiego niebieskiego tego. Cofnijmy się tylko parę kroków wstecz. No, widzicie, gdzieś na etapie pominąłem jedną z rzeczy, a mianowicie to, że tutaj ma jeszcze wyjść właśnie coś takiego. Ten nie taki element, tylko ten właśnie. Ja żebym tutaj to zrobił, ale nie zrobiłem już tego 121 kroku tutaj. I tutaj spod spodu miał jeszcze wyjść właśnie ten element. No i widzicie, i bym pominął taką pierdołę, nie? No, teraz już jest ok. Teraz już jest ok. Ten błotnik już mamy tutaj założony. Widzicie, jeden szczegół, nie? Coś mi tutaj nie pasowało, nie? Coś mi tutaj nie pasowało i brakowało mi, słuchajcie, dosłownie takiego tego małego łącznika tutaj. Po tej stronie. Tego niebieskiego. Także tu już mamy ten wrażony tam od spodu. Tu jest strona... No właśnie tutaj. I teraz tak. Potrzebujemy dwóch takich tych łączników. Otwieramy sobie tą machę. Tu jest coś takiego. Coś takiego. I tu już chyba w końcu tą machę będziemy domykać. Także tak, potrzebna jest zaś coś takiego. Potrzebna jest taka rolka sobie taśmy i zaś taki jeden łącznik. To jest brzydsza strona tego elementu, także to zamontujemy do środka. Tutaj na samym środku montujemy to. Tu jest ta rolka sobie taśmy, gdzie ona ma samą brzydszą stronę. To jest ta brzydsza strona tego. I tutaj tak. Teraz to montujemy na te niebieskie, czarne piny tutaj. Ok, wpięło się. Jest ok. I ta maska chyba, tak, ona ma się oprzeć o ten. Także kolejny ciekawy patent. Że tutaj ta pierdółka, ta rolka taka straj taśmy nie jest tutaj bez powodu, dlatego że ta macha ma nam się oprzeć właśnie dokładnie na taką wysokość. Czy dokładnie, czy nie dokładnie, no. A nie, widać, że dokładnie, no bo zobaczcie. Ona nam się oprze po prostu o ten element. Zobaczmy, jak nisko ta macha byłaby bez tego. Widzicie? Ona byłaby za nisko. A jeżeli sobie to wypchniemy tutaj po środku. To wtedy ona nam się opiera o to. Ta macha jest już wyżej i wtedy... Tutaj ten, nie? Sobie to łączymy. No, ale chodzi po prostu o to, żeby ta macha nam się chyba o to po prostu oparła. No. Coś takiego, nie? Dobra. Także machę ciągle mamy tutaj uniesioną jeszcze. Tu jest 100. Strona 103.
I tutaj mamy stronę 104. Potrzeby jest taki element, którego wrażamy tym wybrzuszeniem w tą stronę. Tutaj? Tak, tutaj. Wsuwamy sobie już go całkiem. Później, dobra, ten element jest tutaj wsunięty całkiem. Tutaj jest to wybrzuszenie, a tutaj nie ma tego wybrzuszenia. Ok, tu jest to wybrzuszenie na tym łączniku. I teraz tak, potrzebna jest taka jedna trójka. Potrzebna jest coś takiego. I tutaj jest to. Czekajcie, tak. To jest tak. To jest coś takiego. Tutaj też przychodzi mi tak. Coś takiego, tą kanciastą stroną do góry, a tą taką zaokrągloną w dół. Także na to też trzeba zwracać uwagę. No i mamy coś takiego. I to idzie teraz. Tutaj, tak. To ma wyjść na ten niebieski klocek tutaj. I tutaj jeszcze ma być. Aha, i to jeszcze zamykamy tym klockiem, dobra. I od tej strony idzie ten klocek jeszcze. Tak i tak. No i dobra. Czyli jeden ten szary element ten został wykorzystany. Dwa takie i jedna ta. Dobra. I w porządku. Tak to ma być. 105. Teraz mamy 106, gdzie domykamy machę. Domykamy machę. Teraz to sobie troszeczkę dźwigamy. No i wreszcie ten ciągle latający element tutaj, czyli właśnie tą machę. Wreszcie możemy tutaj zamknąć. To sobie wsuwamy tutaj. Pyk, no i już widzicie, słuchajcie, ostatni etap, czyli już założenie samych kół, także pobawmy się trochę tutaj w wulkanizatora. I zostały nam jeszcze cztery takie ten. Aha, czyli to już jest po prostu na same no, na same koła. I tak, przyjrzyjmy się samej oponie. Jest Lego Group, jakieś tutaj te cyfry. I też jest Lego Group, same cyfry. Lego Group, same cyfry. I Lego Group, same cyfry. Czyli akurat w tym wypadku opona, niezależnie z której strony na nią patrzycie, ona z obu stron będzie wyglądała tak samo. Czyli tu jest Lego Group i z drugiej strony też będą Lego Group, te napisy, tak, i te dalsze cyfry. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Lego Speed Champions, gdzie z jednej strony mamy napisane tylko Lego Group, a z drugiej mamy napisane Lego Group i właśnie te cyfry. Także tam w Lego Speed Champions zasada jest taka, że raczej zazwyczaj montuje się właśnie samym tym napisem Lego Group na widoku, a te napisy mają być ukryte. Tak tutaj jest bez znaczenia. Zarówno z jednej, jak i drugiej strony opona wygląda tak samo, więc pobawmy się, słuchajcie, w wulkanizatora teraz. Także tak mamy te kółka. No i montujemy. Same opony są takie dosyć mięciutkie. Tylko trzeba ten. O, dobra. No, takie te opony, takie łatwo się je wsadza na te koło, one są takie naprawdę miękkie. Nie napompowane chyba. Totalny flak. Jak to ma jeździć, słuchajcie, na takich totalnych flakach? Nie wiem.
Łatwo się to zakłada, no ale to trzeba kurde doplumpać, no bo zobaczcie, jakie to jest w ogóle. Jest kurde jeden flak normalnie. O! Nawet słychać uciekające powietrze stamtąd. Dobra. Także jedna opona już jest. Jedno koło. Drugie. Przez to, że te opony, one są takie właśnie mięciutkie, łatwo się to zakłada na felgę, ale właśnie później dopasować już ten bieżnik i... czy bieżnik, no, ten rant. Bo czasami widzę, jak niektórzy składają te Lego, no to później się te ranty na tych kołach nie zgadzają. Tak, tutaj jest wszystko ok. Drugie koło jest. Kontrola jakości, wszystkie ranty się zgadzają, ok. Nie widać gdzieś tam wychodzącej opony z felgi. Lego Group 43, 2 razy 22 ZR. 32 razy 32, 2, tak? No tak, z jednej i drugiej strony jest to samo napisane, więc to nie ma znaczenia. Tutaj akurat w tym wypadku bieżnik również wygląda identyko tak samo, więc też tutaj nie ma ten. Dobra. Jest. Jeszcze, słuchajcie, ostatnie koło. No i właśnie. I tutaj mogłoby się wydać prawie wszystko ok, ale no właśnie, czegoś takiego nie założycie, nie? Także kontrola jakości musi być przeprowadzana zawsze. Czy na pewno opona dobrze siedzi na feldze? Czy wszystkie tutaj ranty się zgadzają? No jest wszystko ok, dobra. Także to koło jest ok, to koło jest ok, to koło jest ok i to koło jest ok. No i właśnie, którą stroną zakładamy same felgi? Czy zakładamy ją właśnie w ten sposób? Nie, tutaj mają być założone od tej strony, dlatego że tutaj jeszcze będą przechodziły te takie czerwone. Te nakrętki właśnie, nie? Które te koła będą po prostu trzymać w nam w miejscu. Cztery koła, cztery takie te, więc słuchajcie, nie ma co, montujemy. Z jednej strony. W ogóle w którymś samochodzie, czy chyba nawet jeśli chodzi o markę Porsche, to jest taka ciekawostka związana z samymi kołami. Nie wiem, czy wiecie jaka. Ale ja wam mogę to powiedzieć. To, dobra. Także tutaj sobie z jednej strony trzeba. Czujecie? Taki rozstaw osi. Musicie sobie przytrzymać z jednej strony tą oś, żeby wam ona nie wyskoczyła, dlatego że ona siedzi tam dosyć luźno, nie? No właśnie, i to teraz, no. Się to będzie wysuwało. A rzeczywiście czuć już, że to stawia opór. Że tutaj się to tak nie kręci fajnie. Ani do przodu się to nie kręci fajnie, ani do tyłu się to nie kręci fajnie. Także to nie będzie taki model, którym sobie będziecie mogli pojeździć, tylko właśnie. Widzicie, tutaj jest taki. To jest właśnie ten pull and back, nie? Czyli nie będzie sobie można tak pojeździć tym modelem po podłodze, tylko po prostu bawić się nim na zasadzie, że po prostu wiecie, nie? Ale dobra, wracając słuchajcie do tej ciekawostki, to w samochodach marki Porsche generalnie, jak patrzycie sobie na logo Porschaka, to ono zazwyczaj jest skierowane w stronę wentyla. Żebyście już nie musieli szukać tego wentyla, tylko po prostu tam, gdzie macie, jak macie logo Porsche, no nie muszę wam mówić, no to ten wierzchołek tego loga, ten dół, no to wskazuje wam po prostu, gdzie jest wentyl.
Na takiej zasadzie. Taka ciekawostka. Gdzieś kiedyś czytałem właśnie artykuł, no i no jest to na swój sposób ciekawe, a jednocześnie taka, kurde, wiecie, niemiecka precyzja, nie? Dobra, no i dobra. Koło mamy już założone i mogłoby się wydawać, że już jest model gotowy, ale jeszcze nie, słuchajcie, ponieważ jeszcze pozostaje nam założyć nakrętki, a te zakładamy w sposób taki, że kanciasta strona ma być do środka, a ta okrągła ma być na wierzchu. Czyli dobra, kanciasta strona do środka. Pyk. Tutaj kanciasta strona do środka. Pyk. Tutaj też kanciasta strona do środka. Tylko że o ile tutaj montujemy to tą kreską do góry, tak tutaj kreska ma być w poziomie. No to w sumie bez znaczenia. Dobra, tutaj tak. I tutaj kanciasta strona. Tak. No i słuchajcie. Ha! Voilà! Oto jest, słuchajcie. Ostatnia strona. Możemy sobie pobrać jeszcze tam aplikację, te AR, coś tam, coś tam. I nawet z buta możemy to odpalać. No nie, ja akurat po klockach bym nie deptał. Ale wiecie co? Ja może sobie tak z ciekawości tą apkę jeszcze pobiorę. Zaraz to obadamy tutaj. Jeszcze tak na zakończenie tego odcinka. Odcinek już trwa 32 minuty, ale to dobra, słuchajcie, poczekajcie. Gdzie to ma sklep Google'a, kurde? Tu jest. Sklep Play. Przestawiamy Google Points. A. Olać. Mamy tak, AR Lego Technic, tak? Tak się nazywa ta aplikacja. Rzeczywiście jest coś takiego. Nie będzie działać. Jak to nie? Czemu nie? Szukasz aplikacji aplikacja Lego Technic AR. Ta aplikacja nie będzie działać na twoim urządzeniu. A dlaczego? Mogę chociaż znać powód, dla którego ona nie będzie działać? Co ja mam? Stary telefon? Mam starego Androida? Samsung Galaxy S7? Także jeżeli jesteście posiadaczami Samsunga Galaxy S7, nie wiem, jaka to jest wersja Androida wgrana, ale mam dla was złe wieści. Niestety. Ja to... musisz się obejść bez aplikacji. No ale dobra, słuchajcie, model poskładamy, także będziemy, słuchajcie, widzieć się... O, tutaj macie jeszcze, słuchajcie, podgląd na to, jak ta fura wygląda w rzeczywistości. Także macie tutaj jeszcze takie rendery właśnie. Jak prezentuje się sam model z Porsche, jak ta fura wygląda w rzeczywistości. No tutaj akurat widzę, że w rzeczywistości założone jest tą stroną, gdzie są te takie ramienne... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... No ma więcej tych ramion. Ma więcej tych ramion akurat, ten. Rzeczywiście są te takie czerwone te nakrętki faktycznie tutaj. No i sam model sprawia wrażenie takiego nieco bardziej kanciastego niż tutaj, nie? Te chociażby te błotniki. No wiadomo, no elementy Lego, no to ciężko jest zrobić takie ten, nie? Tak zaokrąglić te auta. No ale ogólnie... Co, te wszystkie te electric tutaj, te naklejki się też zgadzają mniej więcej, nie? Z tym tym. Tutaj ten przód też takie czerwone, te linie też się tutaj zgadzają. Tylko właśnie, że tutaj zabrakło u spodu tych naklejek na błotnikach, nie? Nie ma tych naklejek Michelin, tego Hugo Bossa właśnie. Jest tylko gdzieś tutaj na błotniku ta naklejka, ta czerwona taka. Ale już tego Hugo Bossa i tego zabrakło, nie? Ale dobra. No i dalej, słuchajcie, mamy już rozpiskę samych części. Jakie elementy zostały tutaj użyte. Także trochę nam tych elementów zostało w zapasie. Sama książka jest dosyć, kurde, gruba. A, tu jest ten element, który nam się stracił. Ha! Zapasowe, no właśnie. No, także taka, słuchajcie, jest książka takiej grubości, mniej więcej instrukcja do składania tego modelu. Jeśli chodzi, słuchajcie, o naklejki, no to wiadomo, zawsze co robię, to odklejam to, upewnię się, że tutaj nie ma żadnej naklejki naklejonej i to wywalam.
pod żadnym pozorem nie wkładacie tego do ulotki, żeby sobie jej nie zniszczyć. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się zatem w odcinku, słuchajcie, w którym omawiać będę to, jak podoba mi się ten model. No i sobie omówimy jego wady i zalety. No. Także do zobaczenia, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, łapka w górę, subach, dzwonkach i tak dalej, nie? Wiadomo. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.